Na studiach byłam od roku 1951 i skończyłam je w roku 1955 tytułem magistra i zostałam uhonorowana tym tytułem po raz pierwszy w życiu, jak pojechałam na wykopaliska do Drohiczyna i nie było tam ubikacji wewnątrz bursy, którą zajęliśmy, tylko była na podwórzu. I wobec tego nasza laborantka z Państwowego Muzeum Archeologicznego powiedziała do swojej dorastającej córki, którą wzięła ze sobą: Lilko, zaprowadź panią magister do ubikacji. Poczułam się świetnie. Archeologia przez przypadek, dlatego że ja chciałam studiować biologię. Ale ponieważ to, kiedy zaczynałam, to był rok 1951, czyli był to stalinizm w całej okazałości, powiedziano mi, że nie ma mowy, żeby moje papiery zostały złożone na biologię. Czemu? Nie wiem, ale po pierwsze miałam złe pochodzenie, bo inteligencja pracująca się to nazywało, a po drugie kończyłam szkołę sióstr nazaretanek, więc to właściwie hańba w tamtych czasach była. Ja wobec tego pojechałam do szkoły, gdzie był jeden egzemplarz takiego informatora o studiach wyższych i znalazłam coś takiego, co się nazywało historia kultury materialnej. No nie bardzo wiedziałam, co to jest, ale wydawało mi się, że jeżeli historia, której ja bardzo nie lubiłam zresztą w szkole, no to nie będzie jakieś specjalnie skomplikowane. I doszłam do wniosku, że złożę papiery na tęże historię kultury materialnej. Ona się tak nazywała dlatego, że wtedy wiodący archeolog w Polsce, profesor Kazimierz Majewski, wrócił z Moskwy zauroczony tamtym ustrojem, tamtą organizacją i tam wszystkim tam i założył tutaj ten kierunek na uniwersytecie. Ja byłam drugim rocznikiem, który się dostał właśnie na tęże historię kultury materialnej. Mogę dodać tylko, że w rodzinie panowało takie przekonanie, że dobrze będzie, jeżeli będę miała fach przynoszący jakieś dochody. I wobec tego moja rodzina doszła do wniosku, że powinnam być modystką od kapeluszy. Ale że ja nie lubiłam kapeluszy, to chciałam zrobić wszystko, żeby nie stać się modystką i stąd znalazłam się na studiach. Egzamin był pisemny z historii i nie wiem, z czegoś jeszcze. Wiem, że pisałam jakiś elaborat na temat stosunków polsko-niemieckich, ale od średniowiecza, więc poszło mi to nieźle. Nie zahaczałam o czas wojny, bo uważałam, że to może w żadną stronę nie jest dobrze. No i znalazłam się na liście przyjętych. Na pierwszym roku było nas 50 parę osób, czyli bardzo dużo, w tym niewątpliwie dwie osoby przysłane przez ówczesną UB. Bo jedna z nich była osobą, która miała już po 50 i w ogóle nie rozumiała, co się dzieje, ale nasłuchiwała, o czym rozmawiamy. A druga okazała się chyba później, że na każdym pierwszym roku się zjawiała przez kilka lat i nie przystępowała do egzaminów, więc musiało tak być. Od początku studiów zajęcia były w różnych miejscach. Dlatego, że nas było sporo i w związku z tym jednak potrzebne były większe sale. Część odbywała się w późniejszym budynku rektoratu, część w lokalu już katedry, która wtedy powstała i to była Katedra Archeologii Pierwotnej, o ile ja pamiętam, w dzisiejszym gmachu porektorskim. On się chyba tak nazywa. Wtedy też po drugim roku pojawił się w naszej świadomości profesor Michałowski, który był archeologiem śródziemnomorskim i niektóre osoby zaczęły specjalizować się w archeologii śródziemnomorskiej, co w tamtych czasach wydawało nam się zupełnie humorystyczne, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że nigdy nie wyjedziemy.
z Polski, w związku z tym trudno jest właściwie studiować coś, czego nigdy się nie zobaczy. Ale wtedy już także z Poznania przyszedł na kierownika nowo powstałej katedry archeologii średniowiecznej, chyba to się nazywało, profesor Witold Hendzel z Poznania. Także egzamin zdawałam magisterski przy profesorze Antoniewiczu i przy profesorze Hendzlu. Pierwszą piątkę dostałam u pana magistra Andrzejewskiego, to był archeolog, egiptolog i to był pierwszy egzamin po pierwszym roku studiów i w związku z tym ja byłam szalenie zdenerwowana i kolegom tworzącym giełdę przed pokojem, w którym odbywał się ten egzamin, powiedziałam, że jeżeli dostanę dobry stopień, to jestem gotowa pocałować pana Andrzejewskiego w kolano. I poszłam do niego na egzamin i on mnie zapytał, do dziś to pamiętam, o rolnictwo w Egipcie, na co stwierdziłam, że nie mogę mu powiedzieć o żadnym narzędziu rolniczym, ponieważ wszystko mi wyleciało z głowy poza nożyczkami, ale tych na pewno Egipcjanie nie używali. No to on mi postawił piątkę i wyprosił za drzwi. Ja nie wiedziałam, że dostałam tą piątkę, bo miał indeks przy sobie. Po czym otworzyły się takie duże, dwuskrzydłowe drzwi i pokazało się gołe kolano pana Andrzejewskiego, który podciągnął nogawkę spodni i mówi, no proszę. O profesorze Dynowskim też mam taką świetną opowiastkę, jak on się bardzo emocjonował tym, co mówił i kiedyś opowiadał nam o kulturze ludów syberyjskich i powiedział tak, no bo kiedy te ludy, jak drożdże kulturowe, rolowały na północ bibeloty historii, nie wiem, co było dalej, ale to zapamiętałam do końca życia, jak się okazuje. No i tak on właśnie nam wykładał, więc myśmy z przyjemnością chodzili na te zajęcia do niego. Dysponowałam tak zwanym samodzielnym domem w Radości, gdzie mieszkał mój dziadek, to tam były urządzane przyjęcia, na których zakupowaliśmy tak zwaną tatę z mamą, czyli spirytus z sokiem w dużej ilości. I jak żeśmy jechali już do tej Radości, to się zaczynało, a jak żeśmy wracali, to już bardzo radośni byliśmy, ale to na ogół pierwszym pociągiem dopiero gdzieś koło 5 rano. Bo mój dziadek na czas mojego przyjęcia przyjeżdżał do Warszawy, do tej kawalerki, do rodziców, gdzie zajmował moją Amerykankę, więc wszyscy byli zadowoleni. Największą moją przyjaciółką, niestety już od dawna nieżyjącą, była Ela Walicka, kempistys męża, jej mąż oczywiście. Razem z moim mężem mieliśmy też, ja wyszłam za mąż w 1956 roku, czyli tuż po studiach, a on jeszcze jeden rok studiował. No to mieliśmy takie grono zaprzyjaźnione, więc żeśmy rzeczywiście korzystali z tego, że się lubimy. I to były i panienki, i panowie powstały z tego małżeństwa, jak na przykład Lena Kunicka, potem Okulicz z męża, Teresa Piętka z męża Dąbrowska. No tak, ale ta grupa liczyła około 12 osób, więc było dobrze. Więc ja z Elą Walicką żywiłam się chałwą, bo tu, gdzie teraz jest Bar Mleczny, czy był na Krakowskim, był bar tak zwany Karaluch, bo rzeczywiście Prusaki tam chodziły po brzegach szklanek, ale się je odganiało ręką i ja chodziłam tam na budyń, bo lubiłam bardzo budyń. Karaluchy też lubiły. I obok był sklep, w którym była chałwa, więc myśmy sobie kupowały chałwę i do wieczora mogłyśmy uczestniczyć w zajęciach. A jak już bardzo nam się chciało jeść, to szłyśmy do stołówki uniwersyteckiej,
która była straszna, dawała zupy typu szmata, ale można było wziąć parę kromek chleba do tego, więc to też było przyjemne, a zupa kosztowała 2 złote, więc stać nas na to jakoś było. A w ramach luksusu chodziliśmy do restauracji końskiej na ulicy Żurawią, która się nazywała, przez nas nazwana była Konialetto, a nazywała się Canaletto. I nie lubiłam, bo to mięso końskie jest niesmaczne. No ale też rzadkośmy chodzili, bo to już wymagało większego wpływu gotówki. Wszyscyśmy się starali zarabiać pieniądze, nawet jeżeli nie na etacie, tak jak ja w muzeum, ale potem jeszcze koledzy też dołączyli do pracy w muzeum, to najmowaliśmy się do wykopalisk. Często były w Warszawie samej wykopaliska na Zamku i na Starym Mieście, które prowadziła pani Świechowska. To tam właściwie na okrągło się pracowało, bo albo coś wydobywali z ziemi, albo to myli i opisywali. Także to była też prawie stała praca. W ramach programu studiów był obowiązkowy obóz archeologiczny miesięczny w Biskupinie. I to też była bardzo przyjemna sytuacja, bo jechaliśmy na miesiąc całą dużą grupą, więc wszyscy się świetnie bawili. Obok było jezioro Biskupińskie. Jak pogody były ładne, no to chętniej kąpaliśmy się w jeziorze niż prowadzili wykopaliska. I wiem, że ja byłam w grupie u pana Gąsowskiego, to tam po 6 chyba osób, asystenci i najęci ludzie też, dlatego że była też taka pani z Krakowa, prowadzili zajęcia, tylko że nam się nie bardzo te wykopy posuwały w głąb, bo albośmy gadali, albośmy uciekali w cień, albo rysowaliśmy zupełnie nieumiejętnie to, co widać na wykopie, więc trzeba było rysować po 2-3 razy, zanim te rysunki zostały zaakceptowane, ale generalnie było bardzo przyjemnie. No i po południu straszliwie nam przeszkadzano w rozrywkach, bo przyjeżdżali różni profesorowie i nie tylko, żeby mówić nam o archeologii, ale głównie o technikach. Więc na przykład przyjeżdżał profesor Hołubowicz, który nam mówił, jak się bada ceramikę i jak się rekonstruuje naczynia. Sprowadził na przykład też jakiegoś garncarza, który jeszcze żył w okolicach Biskupina i on na kole garncarskim toczył nam parę naczyń, tak żeśmy widzieli to po prostu naocznie. Profesor Majewski był stałym i bardzo nudnym mówcą, więc jak mogliśmy, tośmy uciekali z tych wykładów popołudniowych. No i jeszcze inni też, także co najmniej 3 razy w tygodniu po południu odbywały się też wykłady i w zależności właśnie od stopnia nudności to trwało dłużej albo krócej. Jak piękna pogoda, to gdzież tu słuchać takich rzeczy? Zawsze na wykopaliskach się ludzie integrują i nawet czasem się integrują prowadzący te wykopaliska, czasem aż zanadto, bo no, czasem przeszkadzają studentom. Ja to pamiętam, że uważałam, że nam przeszkadzają. A inni może byli uprzejmiejsi niż ja, trudno powiedzieć, ale w każdym razie wiedziałam jedno, że takie zaangażowanie w same prowadzenie wykopalisk prowadzi do wynaturzeń, co obserwowałam po mojej późniejszej szefowej, pani docent Wartołowskiej, którą bardzo lubiłam i ona mnie też i naprawdę dobrze miałyśmy kontakt. Ale ona była zupełnie nieprawdopodobnie rozentuzjazmowana tym, co kopie albo co może kopać. Ponieważ ja z nią spałam w jednym pokoju na rozkładanym takim polowym łóżku, to ona mnie zabawiała rozmawianiem o... No, tworzyła taką bajkę o Wiślicy i pamiętam, że ja zatykałam uszy, żeby móc zasnąć, bo trzeba było wcześniej wstać. A ona snuła tą swoją opowieść